Tak. Nocna zmiana powróci. Ale o tym nie dzisiaj, bo dzisiaj pokazuję wam wszystkie dodatki do Garry's Moda z FNAF AR. A jeśli film wam się spodoba, to dajcie suba oraz łapkę w górę, to będzie więcej Garry's Moda na kanale. Tak, to nie są powaleni w Garry's Modzie. Choć ta seria wróci. Dobra. Także... gdzie to mam? Tutaj chyba nic nie będę miał, jeśli a jednak mam. To mogę być Mangle. Tak. Dokładnie, mogę być, zmieni się w Mangle. Mogę być Magikan Mangle, tylko ona jest trochę tak zepsuta. I mogę być 8-Bit Baby. Która jest świetna. To tu chyba tyle z FNAF AR. Nie obiecuję, że wszystkie ten dodam do opisu, ale bym się postarał. Dobra. Teraz weź to znajdź. O, chwila. Mam. Dobrze, więc zaczynamy od balonów. Oj. Cyk. Jest to balon. Tak jak sami widzicie, jest to balon, ten, w którym dostajemy tam, no, nagrody. Dalej jest to balon za expa. A ten chyba, tak, on może mieć kolory. Tak jak są te balony normalnie. Mamy rękę. Ciężko mi zidentyfikować, czy to Golden Freddy'ego, czy Chiki, więc zostawię to w niewiedzy. Jest też balon serduszka. On chyba był na jakiś event, choć go nie pamiętam. Część robotyczna oraz balonik od expa. Chyba. No, gwiazdka, no. Dalej. Mamy model Boniego, więc klasyczny Boni z FNAF-a AR. Tak on się prezentuje. Edytować nim możemy oczy. Możemy oczywiście nim ruszać, robić jakieś pozy, ale to nie o tym odcinek. Więc Boni jest również Chocolate Boni. Jest on naprawdę przepiękny, jak i w grze, tak i tutaj. No, mega ładny przyjemniaczek. Uwielbiam Chocolate Boniego. A jeszcze bardziej lubię innego mojego ulubieńca. Choco Boni, ale no... no. Easter Bunny, bardzo fajny skin, Happy Easter, no ładny, ładny wielkanocny króliczek, no, wszędzie tylko oczy to się zmienia, więc nie będę tego zmieniał. Black Heart Bunny, jest to naprawdę przepiękny skin Boniego, w grze animuje mu się to serduszko i to jest naprawdę mega piękny skin. Pęknięcia, wow. Dalej jest to mój ulubiony Boni, czyli Montel Chocolate Boni. Chyba Montel, Montelet, Montel. Melted Chocolate Boni. No taka już, wiecie, czekolada już taka stopniała. Jest naprawdę piękny, tego oko, jaki on jest creepy. Więc no, mamy tu Bonich. Dalej, mamy Chikę. Jest tu też. Zwykła Chika jest tutaj. Tak ona wygląda. Normalnie jakby FNAF. No wywalać mi z tym. Co tu się dzieje na tej mapie? What the fuck? Mam jakieś powalone jakieś te, nie? Dodatki. Dobra, tak czy siak. Chika. Jest Chika. Mamy Chikę jako statua wolności. I da się chyba dać. Nie, nie, ale ogólnie ma ona też w ręcach tą cupcake'a. Jest też ta Chika
z Haunted Forest chyba event. No wydupiać mnie z tą mgłą. Co? No z czerwonego kapturka jest też Scorching Chica, która w samej grze jest mega ładna. I z niej wychodzą takie gejzery. Prawda, fajna taka spalona Chica KFC. Jest również Endo. Mamy tutaj zwykłego Beer Endo, jakie mamy w normalnej grze. Jest Flaming Endo. I chyba najnowszy Endo, czyli Dark Water Endo. Bardzo ładny Enduś. Tak, Dark Water, nie pomyliłem się. Dalej mamy Foxy'ego. Zwykły klasykacz. Klasyczny, zwykły Foxy. Dalej mamy takiego Wilko Foxy'ego, który jest również z tą chicą w dodatku. Pięknego Toxic Foxy'ego, chociaż tutaj on nie wygląda tak ładnie. Ale uwierzcie, w grze naprawdę miał piękny model. No i Lasso Foxy? Nie, jak on miał? Ringmaster Foxy. No, byłem blisko. Tak naprawdę to nie. Freddy Fazbear. Jego klasyczny skin jest naprawdę ładny. No, nic dodać, nic ująć. Mamy zaś fajerwerkowego Freddy'ego Fazbeara. Mamy również Frostbeara, który jest mega ładny. No. Mamy Lagbeara? Czy jak on tam miał? Jak ty się wabiłeś? Okej. No i jest Dark Ice Frostbeara. Chyba tak. Black Ice, nie Dark. No dobra, byłem blisko. Balloon Boy. Jest to zwykły tutaj dziecek Balloon Boy. Mamy również Frostbite Balloon Boya. Bardzo ładny skin, tak swoją drogą. I mamy również Swamp Balloon Boya, czyli taki bagienny Balloon Boy. Też bardzo ładny skin. Dalej mamy Mangle. Jest to zwykła tutaj Mangle. Dam ją tu do tyłu. Jest też Serpent Mangle. K.O. powiedzmy z chińskiego nowego roku. Oraz mamy Magikan Mangle, ta, w którą byłem zmieniony na początku. Cyrkowa taka. Toy Bonnie. Zwykły Toy Bonnie. Taki o. System Error Toy Bonnie. Jest naprawdę mega pięknym skinem w grze. Shunken Toy Bonnie. Czy tam Shuken. Nie pamiętam. Nie doczytałem. Naprawdę ładny. Piękny, ładny skin. Te oczy, tu ta tekstura, wow. Shadow Bonnie. No, zwykły od Remnanciku. Jest również Boulder Toy Bonnie. O, Toy Bonnie jak Toy Bonnie. Dalej. Toy Chica. Siup. Zwykła Toy Chica. Tam idziesz. VR Toy Chica, czy tam Game Over Toy Chica. O, i ona już ma High Score Toy Chica chyba. No i ona już tu ma animowane, ale również jest taka wersja Game Over, a ja preferuję tą. Jest moim zdaniem ładniejsza. O, to też jest animowane. To czemu ty nie masz animowanego serduszka, co? Nieładnie tak. Dobra. A jest jeszcze Katrina Toy Chica. No, moim zdaniem brzydki skin. To się nie podoba mi się. Nie jest najgorszy. Dobra, Toy Freddy. Zwykły Toy Frediak. Woodland Toy Freddy. Fajny taki Groot, bym powiedział. Oraz VR Toy Freddy. Mega ładny, piękny, animowany skin. Można mu zdjąć też headset i on też ma alternatywny kolor, który mi się już tak nie podoba, ale w tym naprawdę wygląda pięknie i te oczy. Mega ładny Toy Freddy. Dalej, Springtrap. Springtrap, bardzo ładny. Leci tam, za Fredbersów. Kurs Springtrap, ładny.
chyba kurs. Kurs. No tak, kurs Springtrap. Dobra. Clown Springtrap. Ten mi się tak nie podoba, ale w sumie ma spoko skina. Jakbym go opisał. Flaming Springtrap, który w grze jest naprawdę przepiękny, prześwietny. Mega. Oraz Toxic Springtrap, który jest również przepiękny. W samej grze tak samo i tutaj w Garry's Modzie. Jack O'Bony. Ładny. Ładny skinek. No. I tu przypadkiem nam odfryzowałem tego. Heh. Frostbera. Jack O'Chica. Cyk. Plush Trap. Jest tu zwykły Plush Trap. Tu go damy. Jest też Frost Plush Trap. Ale nie dodali tutaj, a jest również Pirania Plush Trap. Baby. Jest tutaj zwykła Baby. Bebe. O, tam se idź. Jest również Boiler Baby, która jest mega straszna, jak i w samej grze, tak i tu. No. Chyba najstraszniejszy skin w całej grze, moim zdaniem. I jest również Hairstick Baby. Ładny skin. O, taka. No, taka se. Nie zasłaniaj męglu. Dobra. Balora. Jest zwykła Balora. Po prostu ładna. Jest Clockwork Balora. Fajny skin. Jest również Arctic Balora. Również ładna. No i mamy 8-bit Baby, którą już byłem. Tam sobie idź. I teraz trzeba znaleźć tutaj ponownie dalsze modele tych naszych animatroników. Dobra, mamy cyk, taka 8-bit Baby do stawiania. I tu nie będę stawiał. Taka Mangle oraz taka Magikan Mangle, którym już byłem. Dalej! Mikrofon Baby. Tak. Cupcake. Który również może być. A, oczy po prostu ma inne. Baby. Którym już kładliśmy, ale tu ma jakiś inny model. Balloon Boy również był. Bonnie. Powiedział, że to jest ten sam. Chica. Bo to jest chyba zbiór po prostu. Endo. Foxy. Freddy. Maska Freddy'ego. Mangle. Shadow Bonnie. Springtrap. Okej. Toy Bonnie. Toy Chica. Toy Freddy. Się oparł. Mikrofon Freddy'ego. Cupcake Toy Chiki. Mikrofon Toy Freddy'ego. Dalej. O. O, to... To, co już znamy, ale w takiej wersji. Jedynie lepszy tutaj jest ten oto Frost Bear, którego położę sobie tu jeszcze raz. Jak słyszycie, też ma lepsze dźwięki. Jest też rakieta, jest to coś lodowe od niego, sopel. Jest lodowy cupcake, czy tam od statuowności, jest też jakiś mikrofon oraz... A, no, tabliczka.
Sorry. Dobra. To Boiler Baby, jest jej szufla. No, sami widzicie, co tu kładę. A to se może tam dupnąć. Wystawić. The 8-bit Baby. O. Ta ładna chica. Ta najładniejsza chica. Klaunik. Error system. VR. Errorowy taki coś. No i 8-bitowy cupcake. Jakiś nóż. Jakiś cupcake. What? O, macie. Springi i... VR mikrofon. Na kolejne to już ich tu mieliśmy. O, mini Rina. O, walnęła. Taki innego koloru pluszcza. Dynia. Bonet. Boneta nie było. Funtime Freddy. Go tutaj nie było. Golden Freddy'ego też nie było, ale jest bardzo ładny. Mikrofon, już nie wiem który. Lefty, którego również tu nie było. Oraz mikrofon. Dalej no to to, co już znamy. Piękny boń. O, ten lepszy... ten łuk baby, strzała baby, była dzida, au, nie było, dobra, było, koszyka nie było, babeczki, której nie kojarzę, jest bardzo ładna, nie było. Nie było. Cokolwiek to jest. Pirania plush trap. Tak właśnie wygląda. Bardzo piękny. Było serpent. Nie było. Akcesorium. To już Help Wanted. Czy coś ja tu jeszcze mam z AR-a na pewno? Przecież ja tu pamiętam, miałem dużo tych rzeczy. No jeszcze tu mam, ale ich już kładłem. Mam więcej Freddy'ch. To jest chyba Chocolate Freddy. Tak. Mamy tu również... GOD chyba tak, choć wątpię, by on był w grze oficjalnej. To jest jeden z tych nowszych Freddy'ch. No jakiś tam Freddy. To jest chyba Golden albo na odwrót, nie wiem. Jakiś taki Freddy też nie wydaje mi się, by był w AR-ze. Wafelkowy Freddy? Ładny, ale nie wydaje mi się, by był. I no, ci to już byli. Dobrze, więc wskazywałoby na to, że to już tyle, że to wszystko. To tyle na ten jeden odcinek. Ale ja pamiętam, że miałem jeszcze tam jakieś CPU, jakieś coiny, ale nie wiem czemu, nie wiem gdzie to jest, chyba że wyszukam. CPU. No właśnie, nie mam. Może coin też nie ma. Także no, nie wiem, co się z tym stało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Eluwina.